Witam, WG Witnica, Paweł Kucharski, godzina 11.50, 30 listopad. Jesteśmy w trakcie oblotu, w sumie już się oblot zakończył, większość gołębi siedzi już na dachu. Część jeszcze lata sobie w powietrzu. Jest dzisiaj ładna, piękna pogoda, zimowa, słoneczko, mroźnie. Mamy trochę śniegu. Od strony południowej już tutaj śnieg sobie na dachu stopniał. Gołębie siedzą na dachu. Poczekamy, aż te ostatnie jeszcze tutaj zlądują. I zasypię im jedzenie. Będę wołał do gołębnika. W tej chwili gołębniki są zamknięte. Na razie nic z drapieżnikiem się nie działo. Wszystko jest w porządku. O dziwo. Widocznie gdzieś się już chyba najadły, bo dzisiaj troszkę wypuściłem później te gołębie. Tak więc dzisiaj jest 30 listopad, jesteśmy już po dwóch treningach. Jutro planujemy, jeżeli pogoda dopisze, czyli no wiadomo, że będzie mroźno, wiadomo, że będzie śnieg, ale jeżeli nie będzie mgły i nie będzie opadów śniegu, to organizujemy lot treningowy numer 3 z miejscowości Kamień Wielki. Również lot numer 4 zaplanowany jest na niedzielę też, oczywiście, jeżeli będzie wszystko z pogodą. Chodzi tutaj nam najbardziej o widoczność i żeby nie było jakichś opadów. Bo do tego śniegu, który teraz zalega, one już się zdążyły przyzwyczaić. Na tym dziękuję. Paweł Kucharski.